nierozsądne w mojej ocenie. Nie śledziłem przynajmniej z jakąś taką wytężoną uwagą, co kto konkretnie zaproponował, ale cała tragedia, która wydarzyła się w Kamieniu Pomorskim, stała się przedmiotem takiego politycznego marketingu. I cokolwiek politycy bezpośrednio po tej tragedii nie mówili, to nie miało to nic wspólnego z realnym rozwiązywaniem problemu nadużywania alkoholu przez kierowców, czy jeżdżenia po pijanemu przez część kierowców. Było nakierowane wyłącznie na wywołanie pewnej reakcji społecznej, nadanie ludziom poczucia, że rząd panuje nad sytuacją, czuwa i coś robi. Natomiast te propozycje, które tam w pierwszym rzucie były zgłaszane przez Platformę Obywatelską, typu obowiązkowe alkomaty i tak dalej, nie są propozycje, które mają coś wspólnego z realnym rozwiązywaniem tego problemu. Zacznijmy od tego, że oczywiście to, co się wydarzyło w Kamieniu Pomorskim, wstrząsnęło wszystkimi, a najbardziej politykami, którzy zwietrzyli okazję, żeby coś, jakieś sygnały wysłać do elektoratu. Natomiast prawda jest taka, że liczba pijanych kierowców w Polsce spada, spada liczba wypadków z udziałem pijanych kierowców i spada liczba wypadków śmiertelnych z udziałem pijanych kierowców. Więc problem, mimo że niewątpliwie istnieje, to nie jest tak, że ten problem jakoś szczególnie teraz nabrał znaczenia, stał się większy niż był, wręcz przeciwnie, on jest w jakiś sposób pod kontrolą i dotychczas podejmowane działania przynoszą pewne efekty. Można się zastanowić, czy te działania są wystarczające, czy te efekty są zadowalające i co robić, żeby sytuację jeszcze bardziej poprawić. Natomiast to nie jest tak, że sytuacja jest jakaś tragiczna. Tragiczna zdarzyła się jedna dramatyczna sytuacja, ten wypadek, ale statystyka jest tutaj nieubłagana i pokazuje, że co do zasady problem z pijaństwem na drogach jak gdyby maleje. Ciekawe doświadczenie akurat w tym względzie mamy w województwie małopolskim i ja myślę, że w pierwszym rzędzie, jeżeli chodziłoby o to, żeby zrobić coś sensownego i próbować zwalczać jeżdżenie samochodem po pijanemu, to należałoby sięgnąć do pewnych doświadczeń właśnie, które ma Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, która wprowadziła jakiś czas temu bardzo prosty zabieg, mało spektakularny, nie nadaje się niestety do mediów, nie zrobi się na tym punktów sondażowych, ale ten pomysł jest jak najbardziej skuteczny. W Policji Małopolskiej wprowadzono po prostu obowiązek rutynowego badania alkomatem przy każdej kontroli drogowej. Na terenie całej Polski przepisy regulujące pracę policjantów i wewnętrzne zarządzenia regulujące pracę policji drogowej przewidują obowiązkowe badanie alkomatem w zawężonych wymiarach. Przede wszystkim chyba to jest jazda po zmroku, kiedy po zmroku kierowca jest zatrzymywany do kontroli, kiedy jego zachowanie budzi podejrzenia. Wówczas policjant ma obowiązek wyciągnąć alkomat i poprosić o dmuchnięcie. W Krakowie i w całej Małopolsce zrobiono to w ten sposób, że za każdym razem, kiedy policjant zatrzymuje samochód do kontroli z jakiegokolwiek powodu, musi również przeprowadzić badanie alkomatem. I liczby wypadków z udziałem pijanych kierowców, liczby ofiar śmiertelnych z udziałem pijanych kierowców, liczba pijanych kierowców w Małopolsce maleje, tak jak w całej Polsce, tylko że w Małopolsce maleje znacznie szybciej. My mamy te spadki większe, co pokazuje, że ta metoda jest skuteczna. I jeżeli mielibyśmy się zastanawiać nad jakimś prostym, szybkim rozwiązaniem i takim, które niewątpliwie efekty przynosi, to jest rozwiązanie, a nie wymyślanie cudownych pomysłów, kolejne kary, kolejne obowiązki. Jest już coś, co działa i co spokojnie, bez specjalnych dodatkowych kosztów, można by rozszerzyć na terytorium całego kraju, tylko że jest to niestety pomysł mało medialny, mało spektakularny, o nim nie będzie się mówiło, w związku z czym najprawdopodobniej ten akurat pomysł zostanie wzięty pod uwagę w ostatniej kolejności. Jeżeli chodzi o surowość kar, no to oczywiście ja nie jestem zwolennikiem poglądu, że surowość kary nie odstrasza. Uważam, że surowość kary jak najbardziej odstrasza, ale pod jednym warunkiem, że jest to połączone z jakąś realną obawą wykrycia sprawcy. Możemy, jeżeli dany czyn będzie zagrożony karą bardzo surową, ale prawdopodobieństwo wykrycia sprawcy będzie minimalne, to będą się zawsze znajdowały rzesze kandydatów do tego, żeby taki czyn popełnić. Jeżeli z kolei szansa wykrycia jest duża, ale zagrożenie karą małe, no to oczywiście również znajdą się chętni, żeby zaryzykować. Polityka karna prewencyjna, taka racjonalna, polega na odpowiednim wyważeniu obydwu tych składników, nieuchronności zagrożenia karą i surowości kary. One muszą być tak dobrane, żeby rzeczywiście oddziaływały prewencyjnie, czyli powodowały, że kandydat do przestępstwa zastanowi się dwa razy. W tej chwili mamy taką sytuację, że wykrywalność
jazdy po tym alkoholu jest stosunkowo niska, co między innymi wynika z tego, że kontrole poziomu alkoholu we krwi przez policję drogową są przeprowadzane stosunkowo rzadko, z wyjątkiem tutaj województwa małopolskiego właśnie, więc przede wszystkim należy położyć nacisk na to. Po drugie, procedury sądowe w Polsce ciągle są niewystarczające, nieefektywne. Jest to generalny problem, który oddziaływuje na bardzo wiele zjawisk, w tym również na to zjawisko. Sprawca zostanie złapany, kara jakaś tam zostanie mu wymierzona, ale po stosunkowo przewlekłym postępowaniu, w którym do tego ma on rozliczne możliwości, żeby liczyć na nadzwyczajne zmniejszenie tej kary, na warunkowe umorzenie, na wymierzenie kary w tak zwanych zawiasach, czyli w zawieszeniu. Więc tutaj nie tyle sama górna granica zagrożenia karą jest istotna, tylko okoliczność, że potencjalny, powiedzmy, kierowca siadający po kilku głębszych za kierownicą może liczyć, że jednak jest spora szansa, że tak naprawdę nikt go nie skontroluje. Jeśli nawet skontroluje, to jeszcze jest spora szansa się z tego wyłgać. Jak się nie uda wyłgać, to w najgorszym razie dostanę zawiasy, prawda? I tutaj są, jest cały szereg tych czynników, które należałoby uwzględnić. No ale problem polega na tym, że politycy, zwłaszcza już w obliczu rozpoczynającego się cyklu wyborczego, nie są zainteresowani proponowaniem i wdrażaniem jakichkolwiek rozwiązań właśnie realistycznych, nastawionych na rozwiązanie problemu. Są zainteresowani rzucaniem różnych chwytliwych haseł, przede wszystkim takich haseł, które będą wywoływały jakiś szum medialny, coś, o czym będzie się mówiło, o czym będzie się dyskutowało. W sumie czym głupszy pomysł, tym lepszy, bo w polityce obowiązuje zasada, niech mówią dobrze czy źle, ale najważniejsze, żeby mówili. Nikt nie będzie mówił o pomyśle, żeby zwiększyć częstotliwość badań alkomatem przez drogówkę. Wszyscy będą mówili o pomyśle, żeby obowiązkowo montować alkomaty w samochodach. Oczywiście pomysł jest idiotyczny, montowanie alkomatów w samochodach, i pachnie z daleka formą jakiejś, czy zaproszeniem pachnie z daleka do korupcji przy przetargach. Pojawia się pytanie, kto te alkomaty będzie produkował, od kogo one będą kupowane. Jest to tak naprawdę parapodatek, jeżeli będziemy musieli do kosztów użytkowania samochodu doliczyć obowiązkowy alkomat, jego jakieś koszty legalizacji, przecież te urządzenia też po jakimś czasie będą traciły przydatność do użytku i tak dalej. To ma jakieś dodatkowe pieniądze, które każdy będzie musiał płacić państwu, w tym również cała rzesza kierowców uczciwych, przyzwoitych, którzy nigdy po alkoholu za kierownicą nie siedli, ale będą musieli za te alkomaty płacić. Nie do końca podzielam powszechne wśród niektórych teorie spiskowe, że każdy news telewizyjny jest zasłoną dymną, próbą odwrócenia uwagi od czegoś rzeczywiście ważnego. Wiemy tak, media żyją pewnym swoim takim specyficznym rytmem i w taki specyficzny sposób gonią sensację. Jeżeli sensacja i coś, co można w sensacji rozdmuchać, się pojawi, to media będą dążyły do tego, żeby to rozdmuchać. Jest to taki naturalny mechanizm. Politycy to wykorzystują, tak? Oczywiście jest wygodnie, żeby jeżeli trafi się w mediach temat, który przykrywa jakąś poważniejszą debatę nad działaniami politycznymi, ale nie ujmowałbym tego w kategoriach tutaj jakiejś specjalnie stworzonej zasłony dymnej przez media, które szczególnie chcą jedną stronę politycznego sporu chronić. Tak to widzę.